Rosja. Oficjalne wyniki wyborów z wszystkich okręgów. Wyniki wyborów w Rosji. Prawie 50%. Dla partii rządzącej. W wyborach parlamentarnych w Rosji rządząca partia Jedna Rosja zdobyła 49,82% głosów, podała we wtorek Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100% głosów. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej KPRF uzyskała 18,93% głosów. 7,55%. Według danych CKW otrzymała populistyczno-nacjonalistyczna liberalno-demokratyczna partia Rosji LDPR, dowodzona przez Władimira Żyrinowskiego. Partia Sprawiedliwa Rosja Zaprawdę otrzymała 7,46%. 5-procentowy próg wyborczy przekroczyła partia Nowi Ludzie, z wynikiem 5,32%. Dane te różnią się nieznacznie od ogłoszonych przez CKW na konferencji prasowej w poniedziałek. Ostateczne zatwierdzenie wyników wyborów nastąpi w piątek. Połowa miejsc w 450-osobowej niższej izbie parlamentu Rosji, Dumie Państwowej, wyłaniana była z list partyjnych, połowa z okręgów jednomandatowych. Z rezultatów głosowania w okręgach jednomandatowych wynika, że Jedna Rosja otrzyma 198 miejsc w Dumie, KPRF 9, Sprawiedliwa Rosja Zaprawdę 8, a LDPR 2. Pojedyncze mandaty przypadną partiom Ojczyzna Ros, Rodina, Partii Wzrostu i Platformie Obywatelskiej. Do Dumy wejdzie też 5 kandydatów niezależnych. Jak zapowiadano, Jedna Rosja uzyskuje w Dumie większość konstytucyjną, czyli ponad 300 miejsc w izbie. Frekwencja w wyborach, które odbyły się w dniach 17-19 września, wynosi 51,58%. Podała CKW.